Dzień dobry, Przemysław Orbel, Limegrę Polska. Jest 22 maja 2020 roku, a my znajdujemy się w gospodarstwie Cieśle, należącym do Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego Nowy Świat w powiecie Pleszewskim. Za mnie widzicie Państwo naszą nową, wschodzącą gwiazdę w rzepakach hybrydowych LG Ambassador. LG Ambassador to przede wszystkim bardzo wysoki plon, potwierdzony w badaniach rejestrowych w Polsce i w Niemczech, gdzie odmiana ta osiągnęła pierwsze miejsce. Odmiana ta jest bardzo zimotrwała, gdyż charakteryzuje się najniższym procentem roślin martwych po zimie. LG Ambassador jest doskonałym przykładem naszej hodowli odpornościowej, gdyż zawiera gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy, gen odporności na suchą żliznę roślin kapusty, a także tzw. pod shredding, czyli odporność na pękanie i osypywanie się nasion z łuszczy. Wreszcie jest to odmiana z programu N-Flex, czyli odmian doskonale wykorzystujący azot, co będzie niesamowicie ważne w przyszłości, gdy wejdzie dyrektywa azotanowa ograniczająca stosowanie nawozów azotowych. Drodzy rolnicy, proszę zainteresujcie się tą odmianą, gdyż jest to doskonały i pewny wybór. Proszę, zwróćcie na nią uwagę. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnej relacji. Do widzenia.